Na początek zapraszam Was do wyjątkowego miejsca, do świata social mediów. Zastanawiacie się dlaczego? Bo tam właśnie jest pełno ekspertów od bycia doskonałym. Niemal każdy wie najlepiej, jak należy żyć, co jeść, w co wierzyć i w co się ubierać. Czy takie miejsce nie przypomina Wam czegoś? Owszem, przypomina Kościół, gdzie też nie brakuje ludzi, którzy wiedzą lepiej niż Ty, na przykład to, jak masz być dobrym chrześcijaninem. Zobaczmy, co na ten temat ma do powiedzenia apostoł Paweł w XIV rozdziale Listu do Rzymian, wersety od pierwszego do dwunastego. Paweł mówi Tego, kto jest słaby w wierze, przyjmujcie bez roztrząsania poglądów. Jeden jest przekonany, że może jeść wszystko, słaby natomiast spożywa jarzyny. Ten, kto je wszystko, niech nie lekceważy tego, który czegoś nie je. Ten zaś, kto nie je wszystkiego, niech nie osądza tego, który je. Bóg przecież go przyjął. Paweł nie zajmuje się tutaj dietetyką, ale mówi o różnorodności w wierze i praktykach religijnych. Czy to oznacza, że wegetarianie są słabi w wierze? Nie sądzę. Paweł podkreśla, że nie mamy prawa sądzić innych za ich wybory, bo to Bóg jest ostatecznym sędzią. Tekst apostoła jest nie tylko teologicznym traktatem, ale także przewodnikiem po minowym polu relacji międzyludzkich w Kościele. My, chrześcijanie, Jesteśmy czasem mistrzami w wydawaniu sądów. Popatrz, on się modli na klęczkach, pewnie jest zacofany. Ona jest charyzmatyczką, pewnie to jakaś neurotyczka. A może przestańmy na siebie nawzajem patrzeć przez pryzmat naszych uprzedzeń? Zastanawialiście się kiedyś, co by się stało, gdyby apostoł Paweł miał dostęp do Facebooka? Może założyłby grupę Rzymianie zjedzą wszystko i rozpoczął dyskusję na temat, jak można jeść jarzyny i mięso razem lub osobno. I nadal być dobrym chrześcijaninem, ale na serio. Wyobraźmy sobie kościół, gdzie zamiast spędzać czas na krytykowaniu innych, zaczniemy się wzajemnie wspierać. W pracy, w szkole czy w parafii, zamiast krytykować, proponuję zacząć akceptować i rozumieć innych. Każdy z nas zda sprawozdanie ze swoich uczynków przed Bogiem. To jest mocne, ale i pocieszające, bo oznacza, że mimo naszych różnic, Wszyscy jesteśmy równi w oczach Boga. Nie jesteśmy tu, aby się nawzajem osądzać, ale żyć w miłości i zrozumieniu. Zamiast zastanawiać się, kto jest lepszy w wierze, zastanówmy się, jak możemy być lepsi w rodzinie, sąsiedztwie lub wśród obcych. To Bóg jest jedynym sędzią, ale my możemy być Jego serdecznymi adwokatami, propagując miłość i akceptację, w internecie i w prawdziwym życiu.